Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. To jest wydanie specjalne w związku z kryzysem na granicy w Telewizji Republika. Reżim Aleksandra Łukaszenki zebrał kilka tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu przy granicy i próbuje przepchnąć ich na polską stronę. Rząd polski mówi otwarcie, że spodziewa się incydentu zbrojnego. Jest z nami pan Witold Repetowicz, korespondent wojenny Defense 24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Polskie władze mówią, że pierwszy duży napór imigrantów na polską granicę został odparty, natomiast powstało przy granicy bardzo duże obozowisko. To jest obozowisko, które znajduje się mniej więcej w okolicach Kuźnicy, trochę powyżej Białegostoku. To jest taki Usnarz razy 1000. Rząd, a więc możemy spodziewać się, że te ataki na granicę będą co chwila się ponawiały. Rząd szacuje, że przy granicy znajduje się od 3 do 4 tysięcy nielegalnych imigrantów, natomiast w odwodzie, że tak powiem, jest kilkanaście tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy także niedługo najprawdopodobniej ruszą w kierunku Polski. Jak pan redaktor ocenia aktualną sytuację kryzysu polsko-białoruskiego na granicy? No jest bardzo źle, natomiast będzie jeszcze gorzej. Ja o tym mówię od wielu tygodni, że ten kryzys, że nie ma się czego spodziewać, że to minie i że ten kryzys się skończy bardzo szybko. Więc zupełnie mnie nie dziwi ta sytuacja, ona była całkowicie do przewidzenia. I będzie oczywiście eskalować. Tutaj będą w tej chwili będzie wywierana presja psychologiczna i dezinformacyjna na polską opinię publiczną. Tak jak to było zresztą w przypadku Usnarza, tylko tutaj jest już większa skala. Jeżeli by te osoby przeszły przez granicę, to jest rzeczą oczywistą, że na następnego dnia będzie kilkakrotnie, czy kilkanaście razy więcej tych migrantów, ponieważ takie są możliwości, praktycznie są w tej chwili nieograniczone, jeżeli chodzi o ściąganie przez Łukaszenkę migrantów, bo podaż migrantów, czyli liczba osób, które by chciały przylecieć i skorzystać z takiej drogi, no to można liczyć w milionach. No, jeszcze się nie uruchomił kanał tak naprawdę afgański, który się uruchomi za kilka miesięcy, uruchamia się teraz kanał syryjski. I tutaj niestety nie podjęto takich podstawowych działań, które powinny zmierzać do zablokowania tej podaży, tego importu tych migrantów, czyli do zakazu lotów, jeżeli chodzi o wszystkie linie lotnicze, które latają na Białoruś, powinny dostać zakaz lotów na terenie całej Unii Europejskiej. Natomiast to są działania oczywiście równoległe. Działania na samej granicy, czyli budowa muru z prawdziwego zdarzenia, która powinna dawno być wprowadzona. Natomiast oczywiście rozwiązaniem nie jest przepuszczenie tych migrantów, a będzie eskalacja. Będzie tutaj Łukaszenko zdecydowanie dąży do rozlewu krwi na granicy, ponieważ to będzie służyć jego propagandzie. Więc i również jest bardzo prawdopodobny incydent zbrojny. W takim tłumie migrantów bardzo łatwo jest jakby umiejscowić w tym strumieniu migracyjnym tak zwanych zielonych ludzików, czyli agentów białoruskiego reżimu, którzy będą dążyć do eskalacji, do tego, żeby będą prowokować do agresji wobec polskich funkcjonariuszy, żeby po prostu doprowadzić do rozlewu krwi. Także to wszystko się jeszcze długo nie zakończy i trzeba prowadzić działania wielowektorowe, wielokierunkowe, zarówno na samej granicy, jak i w krajach pochodzenia, wobec wszystkich podmiotów, które przyczyniają się do tworzenia tego kryzysu. No i też przeciwdziałać propagandzie i działaniom psychologicznym.
Ostatnio napisał pan w swoim artykule dla Defense 24, że te bezpośrednie działania przy granicy to jest tak naprawdę ostatnia linia w wojnie hybrydowej, czy przeciwko atakowi hybrydowemu Łukaszenki, a przede wszystkim powinno się skupić na tych wcześniejszych liniach, to znaczy na przykład na działaniach informacyjnych w krajach, skąd przybywają ci imigranci najpierw na Białoruś, a potem przez Polskę do Europy Zachodniej. Jak rozumiem, pan redaktor uważa, że te działania informacyjne w krajach pochodzenia imigrantów są niewystarczające. No, wszystko na to wskazuje, że są niewystarczające. Mam wrażenie, że jakoś to poprawiło się w ostatnich dniach, ale no to i tak jest niewystarczające i spóźnione. Tutaj w Iraku ta informacja powinna praktycznie cały czas być. I to jest też w interesie władz Iraku czy władz regionu Kurdystanu. Dlatego to nawet nie powinny być reklamy wykupowane przez polskie władze, ale po prostu powinno się zmusić władze tamtych krajów do tego, żeby informowały swoje. No tutaj na przykład teraz widzę te działania, proszę zobaczyć, no te ataki, no to są zielone ludziki, to nie są uchodźcy czy nawet nielegalni imigranci, tylko to są agresywne bojówki, które atakują naszą granicę i tak powinno się to traktować. Duża część z tych ludzi, którzy próbują się przedostać przez granicę, albo nawet im się udaje i się przedostają do Polski, to są Kurdowie. Pan zna Kurdów, nieraz pan bywał w tamtych rejonach świata. Natomiast czemu akurat to są Kurdowie? Czy obywatele Iraku, ale Kurdowie? Dlaczego akurat oni tak szczególnie chętnie teraz napływają przez Białoruś do Polski? No tutaj kwestia jest złożona, bo w regionie Kurdystanu jeszcze kilka lat temu można było zaobserwować taki boom, rozwój inwestycyjny. Natomiast no, w tej chwili są tam problemy wewnętrzne z zarządzaniem. Jednocześnie ludzie ci mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby opłacić takich przemytników. No, to jest dość złożona kwestia, natomiast no, warto podkreślić tutaj, że do Polski przyjeżdżali studenci z Kurdystanu irackiego i z Kurdystanu syryjskiego, legalnie przyjeżdżali. Więc tym bardziej to powoduje, że ta nielegalna imigracja, i w ogóle to nie ma co mówić o uchodźcach, że ta nielegalna imigracja jest po prostu niedopuszczalna. To, że te kraje tam mają wewnętrzne problemy, czy to ze swoimi władzami regionalnymi, gdzie mają wybory i mogą je zmienić, no to są, niech nie rozwiążą te problemy u siebie. Tam nie ma wojny i nie ma powodów do masowego bycia uchodźcami. Napisał pan ostatnio w swoim artykule, że Kurdowie, których pan znał, prosili pana, żeby pan pomógł im przedostać się przez granicę, nielegalnie oczywiście, ale pan konsekwentnie, patriotycznie odmówił. Tak. I to nie były osoby, które... Wie pan, jeżeli bym wiedział, że komuś to miałoby uratować życie, to... Czyli na przykład ktoś by uciekał ze strefy wojny i próbował przekroczyć nielegalnie jakąś granicę, bo tam w danym kraju by go
mu groziła śmierć, to oczywiście, żebym pomógł. Jeżeli by na przykład ktoś miał być deportowany z Polski, a był uchodźcą i w miejscu deportacji, dokąd by był deportowany, groziłoby mu więzienie lub śmierć, no to oczywiście, żebym protestował przeciwko czemuś takiemu. Natomiast te osoby akurat zupełnie nie kwalifikowały się do takiej kategorii, do żadnej kategorii uchodźcy się nie kwalifikowały. Więc no to powiem tak, no ja udzieliłem im pomocy w tym sensie, że ich ostrzegłem przed tą drogą, a nie mam zamiaru łamać polskiego prawa. To jeszcze chciałem zapytać o rolę Turcji, ponieważ nie tak dawno temu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński miał wystąpienie w Sejmie i tam mówił, że 28 lotów tygodniowo na Białoruś odbywa się ze Stambułu. No w dużej mierze to są oczywiście loty pośrednie, ale ze Stambułu ci ludzie przedostają się na początku na Białoruś, potem szturmują polską granicę. Turcja przecież jest naszym teoretycznie sojusznikiem w ramach NATO, a to właśnie z jej terytorium, to ona umożliwia tak jakby przylot tych nielegalnych imigrantów do Polski. No coś tu jest, na Białoruś, a potem szturm na Polskę. Coś tu jest nie tak. Oczywiście, że coś tu jest nie tak i ja o tym mówię od nie tygodni, tylko od dłuższego czasu, że właśnie tak jak pan powiedział, że Turcja jest teoretycznym sojusznikiem i tylko i wyłącznie teoretycznym. Tu niektórzy mnie w związku z tym krytykowali. Natomiast powinny być zakazy lotów. Jeżeli Turkish Airlines lata, czy inne linie lotnicze latają do Mińska, to powinien być zakaz lotów do Europy i w ten sposób powinno być to rozwiązane. To jeszcze chciałem zapytać, jak pan ocenia działalność polskiej opozycji, bo ta lewicowa część naszej opozycji na początku bardzo chętnie pomagała w przedostawaniu się nielegalnym imigrantów do Polski przez Białoruś, przez zieloną granicę. Natomiast no to chyba tak naprawdę nikomu nie pomogło, a spowodowało to, że mamy teraz kryzys humanitarny. Jak pan ocenia działalność tych wszystkich lewicowych organizacji, polityków, NGO-sów, mediów? Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły takich organizacji czy jakich. Generalnie są organizacje, które odgrywały bardzo negatywną rolę i które jakby hejtowały Straż Graniczną i to jest oczywiście skandaliczne. I skandaliczne jest rozsiewanie różnego rodzaju fake newsów na temat. Straż Graniczna robi bardzo dobrą robotę i takie osoby, jak tutaj widać na zdjęciu z tą łopatą, powinny być zneutralizowane. To jeszcze, panie redaktorze, dosłownie ostatnie pytanie na koniec. Jak pan przewiduje, jak ta sytuacja może się rozwinąć? Niedługo zbliża się być może sroga zima. Ja już na początku mówiłem, że będzie ona się Przepraszam, rozwijać. To co widzimy w tej chwili to jest to obozowisko, które powstało w okolicach Kuźnicy po stronie białoruskiej. Tam jest kilka tysięcy osób. Proszę kontynuować, przepraszam. Ja już mówiłem, że ta sytuacja jest rozwojowa i no jest rozwojowa. I tutaj stawiamy kropkę, także eskalacji ciąg dalszy może nastąpić. Pan Witold Repetowicz, korespondent wojenny, był naszym gościem z portalu Defense24. Dziękuję panie redaktorze za tę rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam do pozostania z Telewizją Republika.